Dzień dobry. Witam wszystkich po dłuższej przerwie. No ale spowodowane jest to tym, że jestem znowu chory. Cóż można zaobserwować w moim laboratorium? W moim laboratorium pierwsze w oczy co się rzuca to mój szanowny Anubias, który się tutaj czuje jak u siebie w naturalnym środowisku. I rośnie jak szalony. Nie wiedziałem co z nim zrobić w sumie, bo walał mi się tutaj po całym akwarium. To wziąłem sobie korzonek taki jaki posiadałem, no i przywiązałem go nitką, no i sobie będzie teraz tak rósł. To jest taki znowu mini aquascape, choć ja nie jestem specjalistą w tego typu aranżacjach. Anubias jest tu rośliną, która zaraz po mchu rośnie najlepiej, mimo że to jest roślina, która rośnie według wszystkich książek najwolniej i powinna zacząć pokrywać się glonami. Tutaj można zaobserwować, że glonami to on się nie pokrył. No ale to jest taki urok niedoświetlonego zbiornika, gdzie można zaobserwować, że nurzaniec, którego wsadziłem dość dawno temu, raptem urósł pół centymetra. No, krewetki tu się mnożą. Część zwyczajnego nurzańca postanowiła też troszeczkę wypuścić, no bo to jest gigantea. Przerzuciłem tutaj lotosa, bo tam w dużym akwarium zbrojnik mi go ostro ciął. W dużym akwarium chwilowo nie ma co pokazywać, bo tam jest obraz nędzy i rozpaczy. Spowodowane jest to tym, że od czasu kiedy skutecznie zacząłem wyrywać rośliny, roślin było na tyle, że jest pustkowie. No i tutaj tak, eksperyment z ziemią w odstojniku nie przyniósł zamierzonych i oczekiwanych rezultatów. Wręcz ta roślina, jak można zaobserwować, posmakowała ślimaką. A nie chcę puszczać nowych pędów. Tak więc myślę, że ta ziemia to nie tak do końca. To jest dobre rozwiązanie w akwarium, bo mówię, na piaseczku na przykład moje nieszczęsne ludwinia, no niby też ma dziury. Ale oczywiście nowe liście też jej urosły. Woda w akwarium jest, o widzicie, żółta. Chociaż tutaj nie będzie widać, bo to jest ten mój magiczny aparat, który lubi sobie zmieniać kolory. No ale już taki jego urok. Tutaj filtracja z powrotem wróciła. O ta sobie pyka corner. Przepustem jak to u mnie. Czemu znowu ta filtracja? Albo miejsca mi zaczęło brakować, a nie chcę kolejnego akwarium znowu odpalać po to, żeby część roślin przenieść. A i kolejnym powodem jest tego, że turbinki, no niestety ja nie mogę przy tym usnąć, bo ja słyszę cały czas jak one buczą. A tutaj jak za bardzo, powiedzmy, tego typu filtr bulgocze, to ja go przykręcę do takich przepustów, żebym ja nie słyszał przepływu wody przez w sumie koszyczek, a właściwie przez osadzenie wężyka, bo to w tym miejscu najbardziej syczy, buczy i bulgocze. Glonów w zbiorniku nie ma. Oprócz oczywiście standardowej gałęzatki, która też nie chce rosnąć jakoś w zaskakującym tempie, ale nie o to tu chodzi.
Tu chodzi o właśnie potwory, których jest tutaj od groma. Z każdym dniem widzę coraz to nowsze mikrostworzonka. Jedyne co zaobserwowałem, jak miałem turbinkę, to znalazłem w koszyczku od turbinki niestety parę małych krewetek. No bo turbina ma to do siebie, że ma ciąg. A jak ma ciąg, to wciągła jak maszynka do mielenia mięsa. Rybki. Przepraszam, krewetki. Rybki też potrafiła wciągać. No i długo się nie namyślając, wywaliłem to. I jest cisza i spokój. Tu jaka ładna czerwoniutka sobie śmiga. I w sumie jakby wszystkie takie były, to by mi się podobało, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda i to co się tutaj rodzi, miksuje, no to musi być piaseczek. Piaseczek nieruszany, to co się na nim gromadzi, to się gromadzi. Oczywiście dużo się na nim gromadzi, ale i szybko dość znika. Nie wchłania się to też zbytnio w podłoże, bo byśmy tutaj widzieli te sławne strefy beztlenowe, które tak naprawdę w zbiorniku odpowiadają za denitryfikację. No ale wszyscy się ich boją. No i już. No. Tutaj dosypałem też troszeczkę takiego, miałem drobnego żwirku tego mojego z ulicy, jedynie w celu, powiedzmy, może nie utwardzenia, tylko obciążenia powierzchni piasku, tak żeby, powiedzmy, nużaniec, jak już zdecyduje rosnąć, no miał jakieś punkty zaczepienia, bo tu można zaobserwować świderki skutecznie, kurde, włażą non stop pod właśnie nużańca. Co go stąd szprychą wydupce, to on i tak tutaj sobie mieszka. Nie wiem, nie mógłby tutaj, obojętnie gdzie, zawsze pod tym. Chyba że spowodowane jest to tym, że ta roślina pompuje w to miejsce spore ilości tlenu, a jak on śpi, to mu się podoba. Bo nie wiem, nie wczytałem się do końca do tej pory, czy świderki oddychają tlenowo, czy oddychają tlenem pobranym no z wody. No ale cóż, nie ma co narzekać. Tu zauważyłem też, że mam jakąś troszeczkę inną odmianę moczarki. Pewnie to jakaś Argentyna, bo Kanadyjka zupełnie inaczej wygląda. Najazd jest. Rośnie, bo rośnie. Ślimaki go zjadają. Czyli obieg zamknięty. No. To co się nie przyjmuje, to ślimak przerobi. No. A starczy potem substancje odżywczej dla Anubiasa. Gdzie mówię, ja Anubiasy, no mogłem prowadzić to Malawi, bo u mnie te rośliny idą najlepiej, najszybciej i są po prostu zaje fajne. Tam jak możecie zaobserwować, tam jest już obcięty kawałek specjalnie, bo się przygotowuje właśnie do zapiaszczenia. Już na 100% dużego akwarium, tylko się zrobi ciepło i może mi troszeczkę przejdzie, ale raczej w to wątpię, bo to nie są żadne wirusówki ani innego typu badziewie. Problemy z tchawicą od dawna mam, a teraz troszeczkę się obudziło znowu i nie chcę ryzykować i pukać piasku na dworzu. No chyba że wpadnę na jakiś inny genialny pomysł i wypłuczę to w wannie, ale raczej obstawiam, że syfon by był do rozkręcenia i do wypłukania. No i tak, mówię, akwarium na dzień dzisiejszy prezentuje się w całej okazałości. Nawet fajnie, może za dużo już jest tego wszystkiego, bo skutecznie usuwam, wywalam, wyrzucam. No i co wyrzucę, to przybywa. Szczególnie mówię, tu jest taki nieład i nieporządek.
No ale taki urok moich dzikich zbiorników to miał być zbiornik laboratoryjny. Może z czasem się zrobi. No taki powiedzmy ułożony. No tutaj zobaczcie, już znowu Anubias puszcza nowe liście. Jak sobie pójdzie tam dalej samoistnie, to go obetnę na końcu i może wypuści jakieś pędy boczne, chociaż przy Anubiasach zauważyłem, że pęd boczny to jest rzadkość. Tam w sumie na tamtym, o widzicie, tam puszcza pęd boczny, mimo że ciąłem na międzywęźlu tak zwanym, ale obciąłem dwie strony, czyli stożek wzrostu i wtedy puścił bokiem. On tam ma jeszcze jedną gałąź tam z tyłu, o, może jak tutaj zrobię taki podglądzik. A, on tam ma jeszcze jedną tą gałązkę. Sorry za takie brudne szyby troszeczkę, ale mówię, nie mam zdrowotności na wypicowanie tego wszystkiego. Aha, dorzuciłem znowu jeszcze magicznego lignitu, żeby tą wodę troszeczkę zbrązowić, no bo korzeń jednak nie zabarwił tej wody, bo to był korzeń używany, ale nie jest źle, to jest, o właśnie, teraz widać prawdziwy kolor wody. No i zobaczymy, co dalej z tym akwarium będzie. Myślę, że jak nie będę się dotykał już teraz do niego w ogóle, to będzie fajnie. Tym bardziej, że mówię, zaobserwowałem, że Anubias puszcza, o widzicie, nowe korzenie. Jak zarośnie korzeń cały, to już będę miał korzeń z Anubiasem. Jak znalazł do 112, tam sobie przerzucę i pomyślę w końcu, jak to akwarium duże zaaranżować. Mimo że mówię, nie jest złe. Może pokażę, a może nie. Nie no, pokażę je, jak troszeczkę odrośnie to wszystko, bo mówię, to są strzępki roślin, wygląda to na dzień dzisiejszy, no nie wiem, tragicznie, no wręcz, bo ja ściąłem to praktycznie do samych stożków i są takie, o, wypusty. Jest kawałek Anubiasa na kokosie, tylko praktycznie rzecz biorąc akwarium jest puste, gdzie podejrzewam, że dając w podłoże ten bardzo gruby żwir, po prostu dałem dupy. Przepraszam za wyrażenie, jeżeli kogoś uraziłem. Ale żwir okazał się zbyt gruby, nie przysypałem go drobnym i to, co sypałem rybom do żarcia, wpadało między kamienie, a tam najzwyczajniej zaczęło gnić. I teraz, zanim to się rozłoży, to minie pół roku. Bo oczywiście tam też zasypałem to wszystko piaskiem, żeby to w warunkach beztlenowych się rozłożyło. Pizgnie metanem, to będzie restart na szybko. A jak nie pizgnie, to będziemy czekać na efekty. Mówię, a efekty tam są, no, marne, ale nie ma pośpiechu, no, tak więc czekajcie cierpliwie, przyjdzie dzień, że pokażę 112, no chyba, że nie będę miał mocy na pokazywanie, ale trzymajcie się ciepło i do usłyszenia i w kolejnym filmiku. Hej!